Kupią pan penny. Do walki włącza się artyleria i moździerze. No to jest raczej solidne wsparcie ze strony czołgów radzieckich. Proszę zwrócić uwagę, charakterystyczne białe pasy na wieżach. Tak malowane były pojazdy uczestniczące w operacji berlińskiej. Radziecki, proszę zwrócić uwagę, jest zamaskowany elementami żelaznymi oraz maskującą roślinnością. Te elementy żelazne mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed pociskami kumulatywnymi. Zobaczymy, jak da sobie radę w starciu z jednostkami niemieckimi.